Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki na moim kanale. No i dzisiaj kontynuujemy dalej tą historię. Zobaczymy, czy będzie jakiś nowy wstęp. O nie. Jest ten stan, co wczoraj. Biały sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. No to wstęp się nie zmienił, bo nie zrobiłem jakiegoś żadnego dużego dokonania, no widocznie w tym wczorajszym odcinku. Jedź, Płotka. No ale jedziemy teraz zapytać zielarkę o szakłak. Jeszcze zanim to zrobię, podejdę tutaj pod miejsce mocy i w ogóle wam pokażę, jak ono działa. Pierwszy raz w tej serii podchodzi się pod nie. I należy przytrzymać X, aby zaczerpnąć moc. I otrzymuje się jeden punkt umiejętności. Ja sobie to wykorzystam, myślę, na start do zrobienia znaków. Igni znaku, znaku akcji, który jest bardzo przydatny, znaku Quen. Myślę, że to mi się na początek przyda, ale przydaje się też w sumie rozbudowa walki. Zobaczymy sobie to pod koniec odcinka dzisiaj. Pokażę wam glosariusz, bestiariusz na dzień dzisiejszy po tej rozgrywce misji. I pokażę wam punkty umiejętności, jak planuję rozbudowywać to drzewko umiejętności tutaj. No i tutaj mieszka ta zielarka. Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach, w małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. Zapytam ją o tego gryfa, czy to on to zrobił. To gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Trzeba... Myślę spróbować pomóc jakoś. Mogę spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Dobra. No i teraz trzeba znaleźć szakłak na dnie rzeki i jedziemy tam 179 kroków.
Tylko tu się zaczęła... Jest misja teraz Bestia z Białego Sadu. I Bestia Agres jest to taka podmisja do misji Bestia Agres. A zadania poboczne na Łożu Śmierci. Ja bym zrobił najpierw to. Spróbować jej pomóc. Tylko... Co jest potrzebne do eliksiru jaskółka? Trzeba sobie zobaczyć. Eliksir jaskółka. Krasnoludzki spirytus już mam. Należy jaskółcze ziele i mózg utopca zebrać. Nie wiem, czy takie kwiatki jak te, to nie będzie... Odpocznij. Jaskółcze ziele zaraz zobaczę. Nie, niestety to są jakieś płatki białego mitru. Nie wiem, gdzie tego należy szukać. I czy byśmy tego nie zrobili później, a na razie wrócić do głównego wątku, bo za bardzo chyba odjeżdżam jak na razie. Na razie po ten szakłak pojadę. Potem spróbuję się zająć tym. Widzę w ogóle, że to jest też misja poboczna. No wiele rzeczy jest do robienia, ale nie chcę, żeby cały odcinek to były misje poboczne. To pewnie będzie szakłak teraz. Tak jest. No i należy naradzić się z Wesemirem na polowanie gryfa, czyli jednak będzie polowanie na gryfa. Co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Łódka jakoś tu jedzie. Naprawdę chciałbym pomóc, tylko że na odcinek to nie będzie za bardzo ciekawe, żebym jeździł i szukał tego utopca, szukał kwiatków. To nie są raczej ciekawe rzeczy do zrobienia na odcinku. Jeśli będzie się dał, to zrobię najwyżej poza odcinkiem tą misję i gdy to sobie zbiorę, to pokażę wam, co się dalej wydarzy tam w tej historii. Na razie idę do Wesemira. Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, to ustaliłeś. Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę.
Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. No i trzeba jechać znowu się spotkać z Wesemirem. Całe ziarno nam zabrali. Tutaj niedaleko. Dalej, płotka, dalej! On sobie biegnie, to jest chyba Wesemir. Tak. Biegnie, biegnie. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kaer Morhen. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kaer Morhen. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Musi być gdzieś niedaleko. Tak, przywitamy się. Czekaj. Oj, dostałem kuszę. Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Dobra, no i walka pierwsza z poważnym przeciwnikiem. Dobra, gdy gdzieś zaczyna latać, wiem, że on może uciekać ostro. Tam jest, pod wiatrakiem. Dobrze, że czeka na mnie. O nie. No i tyle z tego czekania. A myślę, że znowu tu wyląduje. O nie, będzie tak za szarpnąć, to nie chyba może. No właśnie, to jest to punktowanie. Zaraz powinien padnąć i koniec z tym gryfem. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Dobra, no i tutaj leży chyba jego głowa. No i jest
na koniu. Będę sobie jeździł z tą głową pierwszego gryfa. Bo nawet chyba nie zniknie. Mimo tego, że tam oddam im. Myślę, że w ogóle teraz będą się odcinki pojawiać dwa razy tygodniowo, gdy po prostu mam luźniej. O, miejsce mocy kolejne. I upiór. Będą się odcinki pojawiać dwa razy w tygodniu, z tego względu, że mój teraz luźniej, zaraz będą ferie. U mnie po prostu mam kiedy to nagrywać sobie na spokojnie. Nie chcę, żeby później, jak będzie ciężko w szkole i dużo nauki, żeby wtedy nagrywać odcinki codziennie, więc teraz bym zrobił sobie zapas. Może mi się uda do końca ferii przejść Wiedźmina. Jakbym sobie sam grał, nie pod odcinki, to bym na pewno w tym okresie czasowym to zrobił. Ale tak, to może być ciężko. Bo widzę, że w półgodzinnych odcinkach mało co nadążam zrobić. Wolnie. Zobaczę, czy nie ma tylko psa. O, jest. Super. Może móc tu dostanę. I przy okazji wpis w bestiariuszu. Nie dostałem mózgu. Idę po tego. O, jeszcze drugi mnie atakuje. Też przypadnę jeszcze. Nie mogę nic zrobić. Dobra, patrzmy, czy jest mózg. Jest mózg. Utopca, dobra. Ej, odjeżdżam na półłodce. Jeszcze wilki, ale spróbuję już im uciec. Dobra, no idziemy na górę. No nie, nie lubię takich sytuacji. On bardzo szybko, ten Geralt, się rusza. Nordlingu. Stój! I skręt, no niemożliwe jest. Co to jest do cholery? Żyto? Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie, nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, 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 na bogi, nie! Czego? Muszę mu znowu coś dowalić. Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha, moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś. Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Odmówię pieniędzy od niego. O, i 4 punkty umiejętności. On i tak by mi tam nic nie dał. Nie lubię go. No właśnie, słychać, jak tam strzelają tego gościa.
No jeżeli teraz bym pojechał do Wesemira, to... to już opuścilibyśmy Biały Sad. A ja tu chciałem jeszcze sobie tą misję wykonać, więc postarałbym się podjechać pod tą chatę tej zielarki, bo już mam mózg utopca, jak i ten spirytus. Brakuje mi tylko tych kwiatków, ale kojarzy mi się, że gdzieś w okolicy tej chatki powinny być one do znalezienia. Tu jest zielarz, czyli tu będzie... To sobie tu właśnie podjadę. Zanim się spotkam z Wesemirem i chciałbym, aby mi się udało dzisiaj wykonać tą poboczną misję i abym zrobił tę misję główną i pojechali, żebyśmy już do Wyzimy. Może tu w jej ogródku to nawet rośnie. To byłoby ciekawie. No, chyba nie było tego, ale gdzieś tu będzie. Ja już to kiedyś robiłem i... Nie było to za ciężkie do zrobienia. O, to jest chyba to jaskółcze ziele, tak. To 5 takich, jak te tutaj rosną, to... O, tu jest kolejne. A nie, to nie było jaskółcze ziele. Muchawiec. Zobaczę sobie na alchemii. Trzeba 5, dobrze mówiłem. Tu coś jest jeszcze, ale tu jest ul z pszczołami. Zobaczymy, czy tutaj tego nie ma. Jaskółcze ziele. Jaskółcze ziele. Dobra, mam chyba 4. Tam będzie 5. Oby to było jaskółcze ziele. Nie, no to jest coś innego. A tu? Też nie jest jaskółcze ziele, niestety. No ale już jestem o krok od wykonania tego. Kręcisz się jak gówno. Jest kółcze ziele, dobra. Czyli ja mam wszystko, udało mi się jednak to zrobić na odcinku, nie było to aż tak długie jak myślałem. Jaskółka, wykonaj przedmiot. Dobra, teraz sobie w zadaniach muszę zaznaczyć, jako zadanie poboczne na łożu śmierci spróbujemy uratować tą dziewczynę. Nie wiem jak to się skończyło, nie pamiętam tego. Więc ja zaraz dowiem, czy się uda, czy nie. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. Aha, czyli już wiem, dlaczego
Dlaczego nie pamiętam, jak się ta historia skończyła? Bo po prostu się tego nie dowiadujemy. Dostaję tylko 50 nowigrodzkich koron. Jeszcze dwa razy jad. I jakaś strona z nie wiem czym. Jeszcze książka z potu i krwi. No parę jakichś podarunków dostałem. Nie jest to nic wielkiego, ale przynajmniej nie będę miał niezaliczonej misji. Yennefer jest w Izimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Co to za jedni? Patrioci piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! Zostaw mnie! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy. My nigdzie nie idziemy. No to się skończyło jak zawsze. Bez mieszania się. Trzeba z nimi zawalczyć. Nie są to trudni przeciwnicy. No, mówiłem na trzy zamachnięcia. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Jest Yennefer. Wymówki, wymówki. Całe te. I Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. A ja?
bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mniemam. Yennefer, nie zrozum mnie źle, też się cieszę, że cię widzę, ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja, ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrejs. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebing Higamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Kermorem. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. No i w tym momencie rozstajemy się z Vesemirem na długo, na bardzo długo. Ostatni raz widzieliście teraz Vesemira przez wiele, 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 wiele odcinków. Następnych już go nie będzie. No ale trudno. W dzisiejszym odcinku zrobiłem dużo. Odnalazłem Yennefer. A jutro, czy nawet może dziś, w następnym odcinku się dużo wydarzy. Naprawdę dużo się wydarzy. Ale na razie trzeba skończyć tą scenkę. Śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem... Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu, dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu, Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. No i to byłoby, myślę, na tyle już w tym odcinku. Tak jak mówiłem, pod względem fabularnym wydarzyło się w nim bardzo dużo i myślę, że w następnym równie tyle się wydarzy. A to już wszystko i cześć.